chociaż auto ucywilizowano do tego stopnia, że zamontowano nawet spoiler na klapie, to jest to wciąż w pełni funkcjonalny pick-up z dużą skrzynią i dużą ładownością. Uwaga, minimum to 1047 kg w wersji z najbogatszym wyposażeniem, z najmocniejszym silnikiem. Może to być również więcej, jeżeli wybierzecie na przykład wersję z krótszą kabiną. I jeszcze jeden ważny parametr. Samochód może pociągnąć przyczepę o masie 3,5 tony. Aby poprawić praktyczność Nissana Navary, można dokupić hardtop w wersji premium kosztujący 15 700 zł. Tańsza wersja to osłona rolowana za 7,5 tysiąca lub jeszcze tańsza aluminiowa pokrywa kosztująca 6600 zł. Na dachu można umieścić ładunek o masie 56 kg. Mierząc po podłodze, przestrzeń ładunkowa ma 1578 mm w samochodzie z podwójną kabiną. Maksymalna szerokość to 1560 mm, natomiast szerokość pomiędzy wnękami kół to 1130 mm. Wysokość klapy przestrzeni ładunkowej to 474 mm, natomiast próg załadunku jest na wysokości 815 mm.